Bardzo dziękuję. Czy, proszę Państwa, zmiany budżetowe były omawiane na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu. Bardzo proszę kolegę przewodniczącego. Podczas obrad Komisji Budżetu została złożona jedna poprawka dotycząca środków pochodzących z reklam umieszczonych w głosie szamotulskim w kwocie 7644 zł przeznaczyć na realizację zadania pod nazwą budowa placu zabaw we wsi Gąsary. Została ona przez Komisję Budżetu przyjęta, w związku z czym wnoszę o złożenie takiej w dniu dzisiejszym do uchwały budżetowej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Czy ja mogłabym w tej sprawie zabrać głos? Bardzo proszę. Państwa, chodzi mi konkretnie o sprawę zabrania tych 7000 zł z głosu szamotulskiego. Moje wystąpienie w zasadzie nie jest polityczne, tylko ja po prostu z ogromną troską myślę o tym, że głos szamotulski jest gazetą naszą, samorządową. Sądzę, że dostarcza mieszkańcom zupełnie obiektywnej i rzetelnej informacji. Ta gazeta rozwinęła się bardzo dobrze, a tutaj jako, że po raz kolejny mamy do czynienia z takim sypaniem piasku w tryby naszej inicjatywy. Rzecz dotyczy tych 7000 zł, co w końcu nie jest dużą kwotą, bo z tego nie wybuduje się żadnego placu zabaw, bo to nawet projektu pewnie za to się nie uzyska. Natomiast dla gazety jest to dość duża sprawa. Redakcja od początku istnienia biletynu czyniła wysiłki mające na celu zmniejszenie kosztów i zyskanie jak największej liczby reklamodawców. Nie są to środki budżetowe i ich przeznaczenie na cele inne niż funkcjonowanie biletynu stanowi moim zdaniem zamach na rzetelną informację. Komuś zależy na odcięciu obywateli od rzeczowej informacji, innej jak ta, taka w zasadzie krytyczna, serwowana przez Gazetę Szamotulską. Podkreślam, że głos szamotulski jest biletynem samorządowym i kto jak kto, ale każdy radny powinien rozumieć, że chęć sparaliżowania jego działania jest działaniem na szkodę gminy. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć, co dzieje się z 80 milionami złotych budżetu i to my, radni, mamy obowiązek społeczeństwu te informacje przekazywać, zwłaszcza jeśli mamy własny samorządowy biletyn. Wszyscy wiedzą, że kadencja rady jest na pomyłku i zaczyna się kampania wyborcza. Głos szamotulski dostarczany bezpłatnie do 9,5 tysiąca domów i tak pozytywnie odbierany przez społeczeństwo może być groźnym medium dla tych, dla których jednomandatowe wybory mogą być końcem jakiejś epoki, kiedy konstruowane były układy gwarantujące sprawowanie władzy przez lata. Wygląda na to, że niektórzy radni zapomnieli o ślubowaniu, które składali na grudniowej sesji w 2010 roku. Obecny burmistrz jest kolejnym burmistrzem, z którym Rada nie ma porozumienia i wiele dobrych pomysłów jest torpedowanych po prostu dla zasady. Traci na tym oczywiście miasto i gmina. Tracą na tym nasi mieszkańcy i my wszyscy. Może warto postawić w końcu pytanie, czy to burmistrzowie, na których postawiło społeczeństwo, są niekompetentni, czy może pewien stały skład Rady nie potrafi lub co gorsza nie chce szukać porozumienia i dialogu. Komu na tym zależy? Być może niektórzy młodzi starzem radni nieświadomi są tego, że są manipulowani przez zaprawionych w politycznych gierkach starych graczy, trwających w polityce od wielu lat, dla których solą w oku są nawet małe sukcesy burmistrza. W tym trudnym, kryzysowym okresie mamy jednak jakieś sukcesy. Patrząc na inne, lepiej rozwijające się miasta, widać, że można jeszcze więcej i jeszcze lepiej. Ale do tego potrzebna jest zgoda i wola współpracy dla wspólnego dobra mieszkańców gminy i miasta Szamotuły. Nie zapominajmy o naszym ślubowaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.